Chwała Bogu, bracia i siostry. Nie spodziewałem się, nie planowałem. Mieliśmy po obiedzie wyjeżdżać. No, oczywiście, że żona nic nie wie, bo też tak uzgodniłem, że przyjadę. Ale nasze plany nie są Bożymi planami. Bóg sprawił, że mogę jeszcze tutaj być. Ten czas z wami. Słuchałem tutaj Słowa Bożego. I wiecie co? Tak bardzo zaskoczyły mnie słowa, które przemyślałem i myślę o tym, kiedy brat Marek mówił: nie patrz na mnie, patrz na Jezusa. I tak myślałem. Wiecie co? Czy ludzie patrząc na mnie, widzą we mnie Jezusa? Był taki czas. Czas, który trwa dalej, mogę to powiedzieć, bo gdyśmy się dzisiaj spotkali, odżyły wspomnienia, odżyły aspiracje mojego życia. Nie było tak cały czas, ale gdy z żoną byliśmy, gdy żoną wyjeżdżaliśmy do Janowic, uczyliśmy się na nowo życia. Słuchaliśmy i próbowaliśmy wdrażać to w nasze życie. Ludzie, patrząc na ciebie, patrząc na Jezusa, czy moja postawa jest postawą Jezusa Chrystusa? Moje życie, moje postępowanie, moja służba, moją aspiracją był również brat Piotr Grzesiek. Uczyliśmy się wspólnie, robiliśmy wspólnie, pamiętają niektórzy, wiele lat dni skupienia, gotowania, posiłki. Ja czerpałem, uczyłem się, miałem takie aspiracje. Pamiętaj, że ludzie patrząc na ciebie będą wdrażać to, co najcenniejsze jest dla Jezusa Chrystusa. Na początku tak nie było. Urodziłem się w rodzinie, gdzie było pięcioro. Mama, tata na wszystkich kochała. W szkole podstawowej kradzieże, sądy. Mój najstarszy brat policjantem, a ja najmłodszym. Tata najbardziej kochał złodzieje. Wiecie co? I tak płynęłem. Jeden zakład, drugi zakład. Nic nie było motywacji. Rodzice mi kupili dom. Miałem wszystko, co potrzeba. Pracowałem na kopalni za kierownika. Wywoziłem, co chciałem. Pieniędzy miałem, wchodziłem do lokali i ja wszystkim stawiałem. Tylko, że to nie były Boże pieniądze, tylko to pieniądze były kradzione. I tak, coraz bardziej za alkohol, ilekrotnie wychodząc z zakładu karnego, myślałem, że już będę innym człowiekiem, że moje życie się zmieni. Ale to tylko były moje myśli tam wewnątrz, gdy siedziałem. Ale gdy wychodziłem, to zazwyczaj się tak stało, że pierwsze kroki udawałem ze zakładu karnego do baru, aby się teraz zdrowo napić. I nic nie zmieniło się w moim życiu, powiem wam, kochani. Ale coraz bardziej się
upokarzałem. Moje życie już nie miało żadnej nadziei. Sprzedałem dom, to co miałem. Zostałem człowiekiem bezdomnym. Sypiałem, gdzie mnie poniosło. Czy w lesie, czy na dworcu. Gdziekolwiek się zatrzymałem. Alkohol zniszczył moje życie. Powiem wam, byłem już człowiekiem tak obojętnym na życie, nie widziałem innego życia, że za flaszkę denaturatu byłem się gotów rozebrać na mieście, w Żorach, byle mi się tylko napił, bo nic nie miało dla mnie żadnej wartości. Dla mnie moim Bogiem był alkohol. W nim utopiałem, nie myślałem o tym, co było, co się stało, bo wiecznie byłem pijany. Ważyłem 40 parę kila. Tu jeszcze są osoby, które to pamiętają. I zaproponowali mi zakład odwykowy. Wiecie co, ja to bardzo mądrze przemyślałem. Parę miesięcy podżyję, podjem, a później dalej będzie to samo. Tam przyjeżdżali ludzie. I któryś raz udałem się na to spotkanie i były świadectwa. Było sługa Boża, Słowa Bożego, jak dzisiaj on słuchacie, wczoraj. I było pytanie, kto chce przyjąć Jezusa Chrystusa? Wiecie co? Dla mnie to było zupełnie coś nowego. Bo tam, gdy mnie zawieźli, tam mnie obcięli na glace, tam mi to, co miałem, wszystko spalili, bo wszystko było zarobaczone. Dali mi jakieś rzeczy. Niejednokrotnie może wyglądałem gorzej jak chłopaki w zakładzie karnym. Bo dzisiaj jeżdżę tam co tydzień do zakładu, ale wiem i powiem wam, niejedni mają takie ciuchy, że w głowie się nie myśli, skąd on to ma tak ubrani. Ja nie miałem nic. Ale moja aspiracja, Boże, jeżeli jest to prawdą, to co oni mówią, to ja chciałem tak żyć. Ja już nie miałem nic. Miałem tylko nadzieję. Bo słyszałem coś, o czym nigdy nie słyszałem. Miałem wszystko, co było potrzebne dla życia. Ale nie miałem nic, co byłoby potrzebne dla mnie, dla życia i pobożności. Powiem wam, to było bodajże 26 lat temu. Nic się tego wieczoru nie stało. Rano się obudziłem i stwierdziłem, że ja już nie przeklinam. Ja co drugie słowo nie umiałem inaczej rozmawiać, jak przekleństwo wychodziło z moich ust. Bóg zabrał mi to z ust moich. Za 2 tygodnie jechałem do okulisty, bo na moje oczy nie widziałem. Przywieźli mi tam 12 par okularów i przez jedne taką wielką Biblię ze Słowem Bożym i tam czytałem Słowo Boże, mottem mojego życia i pokarmem.
przyjechałem do Włodzisławia w jednym bucie i w jednym papciu, bo miałem niedokrwistość nóg. Bardzo już nie chodziłem i dopiero się na przystanku kapłem. Rano nie świeciłem światło, bo jakżeż będę budził kolegów. I powiem wam, gdy tam weszliśmy do środka, to ja przeczytałem na drzwiach: lekarz, okulista. Ludzie patrzyli na mnie, czy do chirurga, czy do okulisty. Patrząc na moje nogi, patrząc na mnie, Bóg sprawił, że przywrócił mi wzrok. Bóg jest Bogiem wielkim. On odpowiada na nasze pytanie. Byłem tam przez 5 miesięcy, 2 dni. Ale ja już nie byłem tam sam. Ze mną był Jezus Chrystus. Nie jesteście tu sami. Z wami tutaj jest Jezus Chrystus. Kiedy się Go dotkniecie, kiedy Go poprosicie, On będzie kierował waszym życiem. Wychodząc z Gorzyc, byłem człowiekiem bezdomnym. Nie miałem nic. Miałem reklamówkę. Ktoś mi dał koszulkę, ktoś mi dał spodenki z tych, którzy wychodzili. Ale ja już nie wychodziłem sam. Ze mną był Jezus Chrystus. Pojechałem do Żor. Pierwsze kroki postawiłem na rynku w kościele zielonoświątkowym i tam zostawiłem tą siatkę. Pojechałem do Bielska, do mojej mamy. Wiecie co? To miałem czas, aby spojrzeć na swoje życie, na swoje postępowanie, słuchając Słowa Bożego, kiedy przyjeżdżali i czytając Słowo Boże. Mama stała na ganku. Moje pierwsze słowa były: mamo, ja ci już nie będę okradał, bo ja kocham Jezusa Chrystusa. Ja ile razy mamę odwiedzałem, to później już nikt nie zostawił samego w pokoju, bo ją okradałem. Później pisałem z zakładu karnego listy, aby mi pomogli. Byłem Bogiem szczęśliwy. Kiedyśmy się mogli obłapić, kiedy mama mi mogła wybaczyć, kiedyśmy się mogli radować. Ale nie miałem gdzie mieszkać. Przyjechałem z powrotem do Żor i moim noclegiem były dworce kolejowe, piwnice, a domem dziennego pobytu zbór. Ludzie wierzący, z nimi zacząłem przebywać, rozmawiać i dzielić się tym, co jest na moim sercu. Bóg jest wielkim Bogiem. Po paru miesiącach dostałem pracę. Zamieszkałem na hotelu. Byłem w urzędzie miasta. Był ze mną pastor. Powiedziałem świadectwo swojego życia. I
Bóg poruszył ich serce. Dostałem mieszkanie 20 metrów kwadratowych. Ale powiem wam, w tym mieszkaniu nie było nic kradzionego. Bo to kawałek zboru. Dali mi ławki, dali mi stolik jakiś. I w tym mieszkaniu mogły się odbywać spotkania modlitewne, gdzie mogłem się uczyć, jak żyć i postępować. Czego wam powiem, do dzisiaj się uczę. Od każdego z was to mogą być sekundy spotkania, ale mnie to bardzo dużo daje do mojego życia. Ale moim motto mojego życia jest życie Jezusa Chrystusa. Jak żył, jak postępował, jak ja mam postępować. Powiem wam, od jakiegoś czasu nauczyłem się, jak cośkolwiek robię, gdy się moje oczy rano budzą, to pytam się, Panie Jezus, a co Ty byś na moim miejscu zrobił? Nie zadowalałem się tym, co mam, że mam małe mieszkanko. Bóg sprawił, że postawił na mojej drodze kobietę, która w ten dzień, w ten czas była niepodobną do człowieka. Zaczął chodzić po melinach, po domach, po pustostanach i mówić, jaki wielki jest Pan. Bóg taki jest wielki, że mogłem ją z pastorem zawieźć na odwyk. I tam czasami jeździliśmy, odwiedzając, wróciła. Ale wróciła do Jezusa. Zmieniła swoje życie. Życie miała podobne jak ja. Piła oprócz czerwonego asfaltu wszystko. 14 lat. Nie mogła mieć dzieci. Lekarze przekreślili. A gdy ją poznałem, to u niej była taka dziewczynka 4-letnia, bo matkę zamkli. Ojciec siedział po melinach i ona znalazła się na melinie. Wzięliśmy ją z jednym bratem do niego do domu i ona mówiła jemu: tata, do mnie mama. To dziecko nie widziało nic na tej melinie, tylko denatura na stole. A kto zapukał, to ona uciekała pod stół. Popatrz, co widzą twoje dzieci. Kiedy alkohol jest na stole. Co one mogą myśleć? Znaleźliśmy babcię tego dziecka, gdzie żywimy, zawieźli. Bóg tak sprawił, że ta niewiasta, część z was ją zna, jest moją żoną. Wiecie co? Początki były nasze myśli po cichu. Nie będziemy mieć dzieci. Jakoś to będzie, prawda? Próbowaliśmy to tłumić wszystko, patrząc na rodziny, patrząc na dzieci, z którymi chodzą. Ale w sercu było coś innego. Powiem wam, Bóg jest wielki.
On zna nasze marzenia, nasze pragnienia. Bóg sprawił, że żona zaszła w ciążę i urodziła mi syna Danielka. I wiecie co? Nie poszłem się z tą radością dzielić z tymi bliskimi. Tylko Boże, to Ty dla mnie jeszcze zrobiłeś to, o czym nie marzyłem. Mają 40 parę lat. Bóg obdarzył mnie. Bóg znał moje i żony pragnienia. Musimy dobrze nie zacznij pieluchy przekładać. Bóg dał nam drugiego Jonaszka. Bóg jest wielkim Bogiem. Wiecie co? Nie myśleliśmy, że dość. Mamy Wojtusia trzeciego. Jak się brat Marek mówił o swoim, to są naszej wieku. Ale wiecie, dlaczego mnie to cieszy? Najstarszy brat prowadzi syn uwielbienie. Nie wiem, jak Marek był, ale najmłodszy tam na rynku czasami prowadzi nabożeństwo. Mając 18 lat i dziękuję Bogu, że ma takich rodziców. Powiem wam, nie wiecie, co Bóg przygotował dla was. On zna każdego z was, ale otwórzcie serce dla Niego. Siostra mówiła o tym, co robiła, do czego Bóg ją powoływał. Pierwsze mówiła o pracy zawodowej. Wiecie co? Powiem wam, któregoś razu pastor zaprosił mnie do kancelarii na górze, gdzie byli bracia i mówi: Kazik, myśmy się modlili, abyś ty zasiadł w gronie z nami. Wiecie co? Ja się nie cieszyłem. Pierwsze słowo to moje było: Piotruś, a czy ja będę mógł dalej to robić, co robię? Ja bałem się, bo kochałem i kocham Jezusa. Czy będę miał jakieś trudności docierać do ludzi? Bóg jest Bogiem wielkim. Miałem wypadek na kręgosłup. Na przepustce przyjechałem do zboru. Miałem dopiero we wtorek operację. Niektórzy mi w zborze nawet mówili: tak ciebie się śpieszy na ten wózek. Powiem wam, ja zaufałem Jezusowi. Jest 13 lat, jak ja mogę chodzić. Bóg jest Bogiem wielkim. Powiem wam, 3 lata temu, bo całe moje życie, nie wiem, tu mnie bracia znają, 9 lat co sobotę do Gorzyc na odwyki. Jeżdżę do zakładach, jeżdżę po noclegowniach, jeżdżę po takich barakach, kochani, jak dzisiaj brat pokazywał. Serce pęka, jak przyjeżdżam na baraki. Dzieci z eksmisji, rodzice piją, oni przylatują i czy dostaną poczucia. Bo rodziców na wszystko stać,
ale nie stać ich na to potrzeba swojego dziecka. Przyjeżdżało tam bardzo wielu ludzi, kiedy z Cieszyna mnie wzięli. 3 tygodnie byłem pod kroplówkami. Miałem 5 centymetrów tętniaka na mózgu. Całą czaszkę przecinali. Bardzo wielu miałem lekarzy. Bardzo wiele musiałem rozmawiać i bardzo wiele podpisów. Czy się zgodzę na to? Wiecie co? Któregoś razu na moją salę przyjeżdżają pastorzy z Wieczerzą Pańską. Wiecie co? Ja myślałem, że to już jest koniec mojego życia. Jak teraz jest Wieczerza Pańska, to przyjechali się ze mną pożegnać. Powiem wam, Bóg jest Bogiem wielkim, ale Boże, jeżeli masz jeszcze coś tu dla mnie na tym życiu, to chciałbym wykonać to, ten Twój plan, jaki Ty masz do mojego życia. Bo Bóg, powołując Ciebie i mnie, ma plan dla Ciebie i dla mnie. Bóg jest Bogiem wielkim. Przy operacji był Jezus Chrystus. Oni mnie poskładali. Przyszedłem do domu. Lekarz już jeden, już nigdy za auto nie siadniesz, już nigdy nie siedniesz. Rozmaite wersje były. Moja żona po pół roku, gdy moje oczy odzyskały, bo gdy mi to cięli, tak ja przestałem widzieć. Odzyskałem wzrok. Bóg otworzył moje oczy. Moja żona 2 czy 3 miesiące wszędzie autem jechała, bo bała się, że mi się coś może stanąć. Ale przez ten czas, kiedy ja leżałem, to moja żona z najstarszym synem rano wsiadała, rozwozili po żorach chleb tym ludziom, przyjeżdżała do domu i jechała do swojej pracy, a syn do swojej pracy. Ona nie chciała tego przerwać. Bożyno, synu, ojcze, mężu, jeżeli to jest od Pana, to Pan da Ci siły, abyś mógł dalej służył. Boże, to cały tydzień. Nie mam urlopu, nie mam nic, ale mam ludzi, których mogę błogosławić, z którymi mogę rozmawiać. I patrząc czasami na jednego, to widzę siebie. W jakiej sytuacji byłem ja, moje życie, mój stan. Nie wiesz, co Bóg ma dla Ciebie. Na jesień wezwał mnie prezbiter. Byłem na spotkaniu. I wiecie co? To nie te państwowe tytuły. Nie to wszystko. Ale odpowiedzialność przed Bogiem. I Kazik, my Ciebie widzimy, abyś Ty zasiadł w Radzie Kościoła jako prezbiter. Mój kochani, ale już nie mówiłem mu, czy będę dalej mógł to robić, bo mam takiego drugiego pastora, który ze mną jeździ i tym ludziom rozdaje chleb, rozmawia to, co mamy, który ze mną jeździ na noclegownię, który ze mną czasem, jak ma wolne, jedzie do zakładu karnego, bo kocha Chrystusa, bo kocha ludzi.
bo oni są stworzeni. Jesteśmy na Jego obraz, na Jego podobieństwo. Nie jesteś przekreślonym. Bóg ma do ciebie plan. Kiedy oddasz Mu swoje życie i powierzysz, poprosisz, aby On nim kierował. Kiedyś ja kierowałem swoje życie, teraz nie chcę. Teraz proszę, aby On kierował moim życiem, bo z Nim jest miłość, radość i pokój w Duchu Świętym. Życzę Wam Bożych błogosławieństw.